Były członek gangu motocyklowego Hells Angels pozbawiony nosa. Ten człowiek to Peter Zervas, były członek australijskiego Hells Angels. Policja twierdzi, że 28-letni mężczyzna napadł na Zervasa na zewnątrz jego apartamentu. Do ataku użył własnych zębów, którymi odgryzł nos ofiary. Zaraz po tym zbiegł. Peter podniósł swój nos z ziemi i poszedł do szpitala, gdzie lekarze pomogli mu przyczepić nos z powrotem do jego twarzy. Napastnik został zatrzymany przez policję w zeszłym tygodniu, jednak jak dotąd policja nie zna motywów tego specyficznego ataku.